Cześć, witajcie, z tej strony wasz ulubiony wielbiciel pizzy numer 1. Witam was, Pizza Tower, robimy piranki w dalszym ciągu. Dzisiaj ten bosik będzie, już go zapowiadam. Jednak standardowo pójdziemy sobie najpierw na jakiś inny poziom i proponuję, żebyśmy zrobili ten poziom tutaj, co widzicie, ten beczkowy. Dlatego, że wtedy zrobimy sobie cały świat trzeci, no w sumie piętro trzecie na P i zobaczymy, czy może za to jakiś achievement będzie na Steamie, bo tak podejrzewam. A dalej to coś trudnego zrobimy, no i zobaczymy. To co? Lecimy, zobaczymy. O, tutaj były jakieś problemy z tymi piraniami, bo już przypominam sobie. Ale muzyczka się zaczyna, tu musimy już wystartować. I jak się tu szło? Bo mam tutaj w sumie parę ścieżek, mam tutaj jedną ścieżkę i mam tutaj jeszcze ścieżkę. To może najpierw pójdę na prawo, będę sobie przypominał razem z wami. Chociaż muszę walnąć w coś, okej, kombo wyszło. A tu jest lapik drugi, to źle zrobiłem. Lepiej, żeby zrestartować level, dlatego że musimy prawdopodobnie sobie kombo tam odnowić, jeśli byłaby taka potrzeba. I lecimy bez tutaj takich specjalnych ceregieli, nawet można powiedzieć. Boję się tego etapu z piraniami tutaj. I jak będzie też z secretami, no tutaj akurat jak się nie ma wypracowanych poziomów, czy się ich nie pamięta. Nawet troszkę czasami wam powiem, że tak żałuję, że nie robiłem od razu na przykład po jakichś levelach rank różnych, bo o, tu można było sobie wejść. Bo może faktycznie byłoby to nieco okazalsze. Tutaj jest jakiś ananasek. Myślałem, że ty jesteś składnikiem. Ej, kolego, co ty? Ale sam poziom nie wydaje się, jak na razie przynajmniej, jakiś specjalnie skomplikowany. Tutaj widzę piranie, mogą wyskoczyć nam. O, tu pewnie będzie secret, nie, staff only tu jest. Oj, 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 psuje się, dobra. Zniszczyłem gościa i tu było jeszcze. Trzeba było przeskakiwać, mamy składniczek. Tam lepiej chyba się nie cofać. I co dalej, uuu. Dobra, mam. Po klucz tu idę, klucz jest tutaj, klucz jest, klucznik też tutaj jest, wszystko tu jest. Od czego zacząć? Tylko lepiej do klucznika chyba jakoś iść, jak tutaj się dostać? Tutaj? Tutaj, okej, mamy klucznik, nie no, easy. Ten poziom może być nawet jednym z tych najłatwiejszych. Jak tak patrzę, chociaż beczka jest, ej, przy beczce musimy sporo się... No jak się tu dostać, no? Zawsze jak mówię, że coś jest łatwe, to potem się okazuje inaczej. O, muszę się przeturlać, dobra. Turlańsko. Nie, w drugą stronę, cwaniaczku. Tu trzeba, tak, myszy będą, mnóstwo myszy. Ten poziom jakoś wspominam ciepło, mimo że z beczką może być różnie, ale są bananki nawet do zdobycia, wow. Dobra, i teraz muszę przeskoczyć normalnie. I jak to utrzymać, jak to utrzymać? Uuu, dobra, utrzymałem, jest dobrze. Armaty też będą. Wszędzie, w całym mieście. Tutaj jeszcze mogłem się dostać, ale nie wiem po co. Po co tutaj szedłem? Coś mi to zmieniło? Może było tam jakieś ukryte... Wow, przejście. Powtórzyłem ten poziom, bowiem chciałem wam powiedzieć, że tutaj jest głupkowato ukryty sekret. Nie szanuję za coś takiego. Nie szanuję sekretów, kurde. Może jednego zostawię sobie. Nie szanuję sekretów, których nie da się odkryć bez patrzenia gdziekolwiek. Znaczy tutaj się da jakoś niby, ale... No jak miałem to zerknąć na to? No powiedzcie sami. Ale prosty jest za to. No. To tutaj sobie jeszcze rozwalimy jednego gościa, żeby przedłużyć. I lecimy. Co jest dalej? Ananaski. Ananas czas, dosłownie. Mamy. Troszkę trzeba używać tylko skoków, a tak to zapowiada się naprawdę ekscytująco i łatwo, jak w tej beczce jesteśmy. Też powiem wam, że patrzyłem sobie na demo na przykład Pizza Tower. To znaczy jak kiedyś ta gra wyglądała, bo ona była tam tworzona bodajże przez 5 lat. I muszę przyznać, że zmiany, które zostały poczynione w tej grze, są tylko na plus. Jezus Maria, jak ta gra była nudna wcześniej. I tragicznie, znaczy akurat pod względem wyglądu jakoś się aż tak nie zmieniła, chociaż tematyka, wydaje mi się, poziomów tutaj też na plus na pewno uległa zmianom. Tak, sam playstyle, wcześniej nie dało się tego robić jakoś tam szybko, na czas czy coś, tylko wcześniej to się chodziło, błądziło i no nudy to były. Nawet myślałem, czy by tam po przejściu kontentu z Pizza Tower nie zobaczyć tych demo, ale strasznie mnie to odrzuciło. O Jezu, 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 nie, i zepsułem. No i tak by to było, jeśli chodzi o etapy demo. Nie wiem, czy będę na to się tutaj jakoś skłaniał. O, dobra, teraz muszę się skupić, bo jeśli to skrzanimy, okej, jest dobrze, to tu jest właśnie sekret. No, i na czym on polega? O kurde, co to jest? Z piraniami coś. Ja pierniczę, jak to się przechodzi? Wow. Nie. Mogę tak robić? Ale to wtedy nie przejdę i tak. Muszę się rozpędzić, bo rozpędzone... Jak jestem rozpędzony, to mnie piranie nie atakują. Ale nie, tragedia. Z tym sekretem, wam powiem.
Tak zdeczka. O nie, nie wezmę tych punktów. Trudno, trudno. I lecimy. Wow. Tutaj jeszcze jest jeden taki secret. Dosyć ciekawy, bo tam trzeba sparować kulkę, odbić ją. Możemy właśnie tak odbijać tym parowaniem. O. Ja tutaj akurat nie odbiłem, tylko zanegowałem obrażenie. Okej. Lecimy, lecimy, lecimy. No, a mi chodzi o dosłownie odbicie tej kulki, żeby coś innego walnęła. Tylko to będzie później. O nie, nie, nie. Trzeba tutaj w ten sposób. Dobrze, obskakiwać wszystko. I mamy tutaj już kolejny pokój. Dobra, to jest tutaj, to jest tutaj. Tutaj jest secret. Musimy odbić. Kurde, nie? Okej. Wyratowane, wyratowane. I tu jest secret. Tylko czy zdążę dotknąć czegoś? Okej, jest. I musimy tutaj. Nie, 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 nie. Nie, zniszczyłem! Musimy te myszki niszczyć, które są tutaj. Dobra, to jednak jest prosty ten secret, jeszcze ten drugi. Jakby kręcamy. Okej. Moje. Dawaj kule. Odbijamy. Idziemy. Bez obrywania. No i robimy to. Wow, 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 wow. I tak trzy razy trzeba sparować. I już możemy lecieć. Do końca. No widzicie, że sekrety to tu specjalnie skomplikowane nie są, tylko trzeba wiedzieć, jak się je przechodzi. Wow! Ale poleciałem, nie chciałem! Wow, wow, wow! A ja mam na pewno wszystkie, mam wszystkie sekrety, ale składników nie mam wszystkich. To ciekawe, czy mi zaliczy P. Podejrzewam, że może być mały kłopot, skoro opuściłem. Dobra, tutaj się nie zamotać. Lapik 2 zobaczymy, bo tam jeszcze jeden składnik był. O nie, to jest trudny etap dosyć. Go pamiętam, trzeba przeskakiwać. I tu, w tę stronę. Jak się zamotamy, to tego nie zrobimy. Lecimy, lecimy. Mam A, więc nie ma tragedii, tu trzeba do góry. I zaraz sobie pójdziemy jeszcze po sekrecik, właściwie nie sekrecik, a wow, 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 wow. Tak zwanego staff only. Bo też nie zapominajmy, że trzeba to tu robić. O! Fajne jest to, że trzymamy sobie rola w tym poziomie i wszystko robi się samo za nas, nie? Naprawdę chillik względem innych poziomów. Powiedziałbym, że może trochę poziom wyżej względem tego kosmicznego etapu, albo nawet ten sam poziom. Dobra, mam A. Ciekawe, co na to gra w kontekście tego, że składnika nie zebrałem jednego. Jak lap drugi, może lap drugi będzie w zamian trudniejszy. Dobra. Tu jest. Boże, nie, 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 proszę! A, zepsułem, zepsułem chyba. Nie! Kurde, przed całym składnikiem! O, uwaga, zauważyłem, że w tym etapie mogą się pojawić problemy z punktami, więc mam jeszcze takie skrzynie do zbicia. Możliwe, że za to też są jakieś achievementy albo coś. O, tu też na przykład jest. Mam napój. Napój bogów tak zwany. Okej. Z dedykacją dla was użyłem ślizgu. No i gdzie teraz, gdzie teraz? O Jezu, ale przeszedłem tutaj. I do lapu drugiego. Tak. Ty. Tutaj jest lap drugi. Mam cię, kolego. Kolego drogi, lap drugi. Mamy już S-kę, mamy P, dobra. Wspaniale. Zbieranie skarbów się opłaciło widocznie. Zobaczymy jak z czasem. Ja podejrzewam, że tu będzie już bez problemu. Teraz tylko ten lapik zrobić. Dobra. Tru. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo po prostu szczęśliwy, kiedy piszecie mi, że na przykład zachęciłem was swoją grą do tego, żebyście też robili największe możliwe tam rangi albo coś, albo że ktoś dzięki mnie polubił tę grę i tak się przekonał, że teraz ją maksuje podobnie jak ja. Naprawdę miło mi się wtedy robi, jak o tym myślę. No i tutaj jak widzę, nie musimy wcale nawet chyba tą beczką być, bo wszystko mamy zbite, ale jest ją zdecydowanie najszybciej. Dobrze. Lecimy, lecimy, 30 sekund mamy. Uda nam się tutaj jeszcze pozbijać wszystkich. Musimy przed siebie lecieć. Dobra. Kończymy już, moi drodzy. Tu. Lecimy, 20 sekund jeszcze w zapasie zostało. Ale jeszcze to zepsuję, zobaczycie. Nie no. Do końca, do końca. Już bez pajacerki. Mamy P. Okej, okay. 3 toski zrobiłem, aha, bo ten, dostałem 2 osiągnięcia równocześnie, żeby zrobić eski na wszystkich tych światach na tym piętrze i żeby P na wszystkich tych światach na tym piętrze, czyli jeszcze jakby, jako że zdobyłem już wyższą ocenę, to eski też mi zaliczyło. Ale się fajnie na to patrzy, wszystko na P. To piętro jest łatwe poza tymi pieruńskimi gnomami. No i może przed bossem zróbmy sobie jeszcze jeden etap, może ten zimowy tutaj zróbmy. Śmieszny. Z zastrzeżeniem, że post komentarze, ponieważ według ludzi na internecie, jak
przeczytałem sobie, jest to najgorszy etap tego piętra. Nie wiem, czy w sumie bym w to uwierzył, ale faktycznie jest tutaj parę takich momentów, które wkurzają dosyć. Tak na przykład na początku gra nas prowadzi dość swobodnie, możemy dosłownie lecieć przed siebie, niczym się nie przejmować, chyba że na jakiegoś bałwana przez przypadek wlecimy, to też się zdarza. Gorzej jest właśnie gdzieś tak w środku, bym powiedział, gry, bo tam sporo można stracić na przykład kombosów, jak chcemy do jakiegoś sekretu dojść. Raczej w drodze powrotnej już jest na przykład lajcik, bo możemy praktycznie cały czas kombo utrzymywać dzięki tej przemiance ognistej. I pamiętam nawet, że jak po raz pierwszy przechodziłem ten poziom z wami, no to też tak było, że ten kombo chyba nawet z 60 tam miałem, czy no duże w każdym razie było. Tutaj wypracowałem sobie ten etap i zajęło mi to jakieś, żeby was nie oszukać, z 2 godzinki mi to wzięło. No faktycznie trzeba było się tutaj połapać w kolejności i nie tylko. Tutaj muszę się wystrzelić w górę i na górze jest też sekret, więc musimy się wrócić po niego, jak odmrozimy sobie wszystko w tym etapie. Nie możemy o tym oczywiście zapomnieć, więc idziemy. Tutaj już mi się powoli zacznie ruszać kombo, no właśnie. I nie wiem czemu, ale im dłużej robiłem w ogóle ten poziom, tym częściej się zdarzało, że w tym momencie właściwie potrafiłem skrzanić całą akcję na głupim odbijaniu się po bałwanach. To naprawdę było takie idiotyczne. A sam poziom mi się wydaje dosyć oryginalny i bardziej chyba rozpoznawalny z tej gry, no bo taki świąteczny, zimowy i zupełnie nie kojarzący się z klimatami pizzy, dlatego też tak się rzuca w oczy, myślę. Tutaj zaczyna być coraz trudniej, ponieważ możemy łatwo gdzieś dobić i nie zdążyć do znajdźki i tak dalej. I poza tym tutaj, po lewej stronie, można było bardzo łatwo wlecieć w ten prąd. Nawet nie wiecie, ile razy tam straciłem kombo i musiałem poziom powtarzać. To raczej nawet jak spieprzymy to, jak tutaj to zrobiłem, ten poziom z odbijaniem się, to i tak to jakoś dalej przejdzie. Wystarczy, że raz na jakiś czas wlecimy w te punkciki, one tutaj swobodnie nas trzymają przy życiu i nie tylko. No i idziemy dalej. Tutaj jest luzik, dlatego że mamy odbijać się i bić w lodzik. Odmrażamy wszystko i idziemy do pomieszczenia, gdzie będzie Mikołaj. I ten Mikołaj też tam wkurzał tym krzywym ryjem. A tu chciałem wam powiedzieć, że niestety zadzwoniła mi dziewczyna, że mi otworzył, bo wracała z uczelni, a ja akurat siedziałem i nagrywałem i dobrze szło, więc zrobiłem chwilową pauzę. Kombo na szczęście nie straciłem. Tutaj idziemy dalej. Raczej luzik jest tutaj, widzicie, nie ma żadnych wrogów. Ważne, żeby umiejętnie wbijać się w pizzę. I tak wiem, że mogę w ślizgi robić fajne, ale mi to różnie wychodzi, dlatego już wolę się czasem turlać. O, niestety oberwałem, na szczęście uratowałem kombo za pomocą super taunta. Wyszło mi to. Tutaj jeszcze bałwanka bijemy i mamy etap różowy, gdzie będzie również secret taki dość niefajnie ukryty. Tutaj jeszcze wpadłem w przepaść, mogłem stracić to kombo, ale na szczęście udało mi się coś z tym zrobić. Tutaj bałwana jakoś też zniszczyłem, to nawet nie przy pomocy ognia. Wskakujemy tutaj i tu jest ten secret, który właściwie dotyczy takiego luźnego odbijania się między składnikami. Raczej musimy tu po prostu trzymać klawisz w prawo, w moim przypadku gałkę w prawo, bo oczywiście nie wiem, czy wam o tym mówiłem od początku serii, ale gram na padzie i na padzie zawsze mi się takie tryhardowe rzeczy po prostu robi nawet nie tyle lepiej, ale najprzyjemniej, nie? Minusem jest jednak to, że mi się niestety opuszki palców, czy skóra z palców nie schodzi. Ale nieważne, tutaj mamy bałwany. Możemy łatwo tutaj stracić kombo, bo no, możemy z rozpędu nawet wejść w bałwana i go nie zabić. Na szczęście udało mi się takie tutaj powybijać na różne dziwne sposoby, że przetrwałem ten etap. No i co? Tutaj już powoli zmierzamy do końca, właściwie to za niedługo będzie ten składnik, który da nam moc podpalania wszystkiego, czyli wybór szatana, pizza z papryczką, chili. I w takim razie wracamy w drugą stronę. Tutaj zaczyna się ta łatwiejsza część etapu jednak, bo no co, możemy się unosić swobodnie, możemy tyle wrogów zbijać, tutaj jakieś lody, że to kombo zawsze jest utrzymane. Teraz tak naprawdę najgorszym zagrożeniem, jakie nas czeka, jest zrobienie lapa drugiego, bo przy lapie drugim już nie będziemy mieli tej przemiany, a tutaj widzicie, że ja mogę sobie latać, nawet nie muszę za bardzo się skupiać, w co ja uderzam. Po prostu uderzam i czas też mi jeszcze nie leci, bo Johna oczywiście jeszcze nie ma, do Johna jeszcze kawałek został. A i pamiętajmy też, żeby za pomocą tej przemianki zrobić secret trzeci, bo tam się możemy wtedy odmrozić. To było w tym pomieszczeniu takim pierwszym, gdzie też się tam poodbijałem zaraz po lodach, które, no nieważne, jak wam powiem, to w sobie tutaj wszędzie są lody, niewiele to wam będzie mówiło. Zobaczycie, to będzie jeszcze w drodze powrotnej, jak już będziemy mieli Johna.
I co? Idziemy, nie musimy się jakoś specjalnie spieszyć. Jest John, moi drodzy, teraz musimy się spieszyć. Teraz nadszedł ten moment. 69 combo, tu wystarczy, że się wzniesiemy. I weźmiemy też oczywiście klucznika, bo był tutaj zamrożony. Bardzo widoczny, ale potrzebowaliśmy tej umiejętności. I teraz właściwie wystarczy, że pójdziemy do góry. Prowadzi nas ścieżka, żebyśmy lód rozbili, ale nie musimy tego robić. Tutaj na prawo nie wiem, czy coś jest. Może tam jest jakiś sekret, ale nie sprawdzałem tego. Zawsze tutaj idę w lewo, bo tu prowadzi nas ścieżka. Ale tylko tak mnie zawsze zastanawiało, bo czasami są po mapach jakieś różne sekrety poukrywane dla achievementów i nie tylko. I tu właściwie czeka nas naprawdę rozpęd z kilometra. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu się wróciłem, stwierdziłem, że w drodze powrotnej będę miał problem, jak ten klosek tam będzie, więc go usunąłem, a tu mamy przejście i tu będzie trzeci sekret. W ogóle też podczas komentowania teraz tak zauważyłem, że chyba mamy jedyną przemianę w całym Pizza Tower, która umożliwia nam przechodzenie przez drzwi, bo zazwyczaj przecież potrzebowaliśmy kapłana, który nas uwolni od przemiany i dopiero wtedy mogliśmy przechodzić przez drzwi. A co do sekretu, to jest on dosyć prosty, wystarczy, że za pomocą naszej umiejętności będziemy latać i wchodzić w owocki, znaczy składniki do pizzy i to tyle. Tutaj jest taki trochę śmieszny moment, dlatego że tym lataniem nie rozpędzamy się za bardzo i możemy, ojej, niestety spadłem, mimo latanie, żeby było zabawniej. Na szczęście, jeśli chodzi o combo, to utrzymałem, bo był jakiś losowy bałwan. Co ja to chciałem powiedzieć? Aha, latanie sprawia, że dosyć wolno to przechodzimy. Musimy się rozpędzić, a wtedy możemy się odbić od czegoś i wyjdzie nam na niekorzyść, więc wybór należy do nas. I tutaj jest tap only, który musimy odmrozić, więc ja to tutaj robię i zbieramy sobie kanapkę lodową, deser lodowy Śnieżka. Taka firma nawet. I mimo, że nie ma żadnych problemów z utrzymaniem combo na tym już momencie, w tym etapie, no to przechodzenie na sam początek jakoś się tak dłuży, nie? Zwłaszcza jak się nie rozpędzamy, dopiero teraz się jakoś porządniej rozpędziłem. Tu możemy na dół spaść i sobie narobić nieco problemów, więc lepiej przechodzić górą, bo tam się odbijemy w drugą stronę i zepsujemy sobie wszystko, na co pracowaliśmy. Ale to i tak trudno jest to zrobić. Mimo to jest to możliwe, bo raz to zrobiłem. No i idziemy nie do przejścia, tylko na lewo. I tutaj już oddajemy przemiankę do krówki z mlekiem. Wypijamy mleko i mamy oficjalnie P już wyświetlone. Musimy teraz wrócić, ale tak jak mówiłem, bez przemianki. Tu wystarczy, że się wystrzelimy. Trzeba o tym wiedzieć, w przeciwnym wypadku no nie zrobimy tego na czas. I tu już niestety czeka nas takie odbijanie się od ścian. Nie muszę wam mówić, ile przypadkowo razy na przykład tutaj się gdzieś zatrzymywałem i wszystko mi się psuło. Ale tak to wam powiem, że nie wyobrażam sobie przechodzenia tego etapu tak. Znaczy wyobrażam sobie, ale niesamowicie długo by wyszło, gdybym przechodził nie tak jak teraz, że sobie przeszedłem i komentuję po, ale równocześnie z wami. Wydaje mi się, że z 20 minut byśmy tu spokojnie spędzili rozkminiając to wszystko. Więc fajnie, że chociaż w ten sposób tak skrótowo jestem w stanie wam pokazać. I tutaj zaczyna się festiwal pajacerki, bowiem trzeba się dosyć fajnie rozpędzić, w przeciwnym wypadku nie polecimy po prostu dalej specjalnie, bo tu jest taki duży odstęp i potem jest drugi taki odstęp. Na szczęście Mikołaj bardzo na korzyść nam działa, dlatego że nam porespił mnóstwo bałwanów. Pojawiają się też Śnieżki, które mi tutaj utrzymały kombo. No zdecydowanie można powiedzieć, że uratowały mi tę grę, to podejście, bo w przeciwnym wypadku straciłbym wszystko. Tutaj jakoś się złapałem, nie wiem jak, ale się udało mi jeszcze zawrócić. No i tutaj jak już dziewczyna zaczęła pukać mi do mieszkania, żeby wejść, no to zacząłem kończyć. Powoli kończymy, już brakuje nam 15 sekund do Pizza Face'a, ale wyjście już mamy, więc mamy RPR Freezator, jak ten etap się nazywał, na ocenę P. Czy było trudno? Zdecydowanie jeden z trudniejszych etapów. Ludzie w ogóle tak narzekają na necie, na redditach i tak dalej, że to jest męczarnia i piekło, że cieszę się, że mam to za sobą. Moim zdaniem nie było aż tak źle, ale było trudno. Skoro na zimowym mamy już P, to chodźmy na bossa. Według waszych informacji podobno jest on bardzo trudny, ale jak będzie, to się okaże. Ja go dość ciepło wspominam, to znaczy było parę tam stresujących tych nawalanych, tych bullet hellów, nie? Fake Pepino. Ale tak to właściwie niewiele też pamiętam, jak to standardowo mówię przy bossach. Tak to jest. I muszę go dwa razy hitować. Aha, on też mnie może. Dobra. Pyk, pyk. Jak to zrobić? Może od drugiej strony muszę. Okej. Pyk, pyk, masz. Tak, po dwa razy muszę go bić.
Więc wyjątkowo jest to trudność tego bossa, tak? To wyskakują nam iluzje Jezusa. Jak ktoś nie wie, o co chodzi z iluzją Jezusa, był taki filmik na YouTubie, gdzie się wpatrywało po prostu w odwróconego Jezusa. Zanim uznacie mnie za jakiegoś debila, to faktycznie coś takiego było, od razu mówię. I potem wyskakiwał jumpscare. I mój młodszy brat lubił, jak miał 4 lata, to puszczać i straszyć kolegów. I mi się właśnie ta iluzja Jezusa za każdym razem kojarzy, jak jest mowa o jakichkolwiek iluzjach. Może ktoś wie, o jaki filmik chodzi. O nie, tylko nie to. Ciekawe, czy mogę go zranić. Nie próbowałem i nawet nie wiem, czy chcę próbować. Pyk. O, zraniłem go. A spróbujmy go zranić. Nie, nie da rady. Coś czuję, że tu będzie jak z Noizem, że dopiero ta druga faza i te wszystkie późniejsze wygibasy będą problematyczne, nie? A ta pierwsza to jest takie, żeby przeczekać tak właściwie. Czekamy, aż on się zatrzyma. I dobra. Już go walimy na krzywy łeb. 3 życia ma. O nie, i teraz nam zjeżdżają z góry. Dobra, pospadało, co miało spaść. I tutaj coś z tą żabą było, że ona się... Nie wiem, czy mam ją uderzać. Teraz, okej. Bym, bym. Frogu jeden. Jeszcze 2 żyćka ma. O, chowamy się. Tego bullet hella źle wspominam. Z tej drugiej fazy. No ale... w gruncie rzeczy problemów nie ma. Dobra. To mu lata. Lata komar, lata. Walimy go i ostatnie żyćko. To znowu będzie mu się wysypywać z głowy. To jest też śmieszne, bo jego ciało nawet nie bije, tylko dopiero jak on wykonuje jakiś up. Ups. Trzeba wyhaczyć tego, co rzuca. Dobra, on dalej jest iluzją. Pamiętajmy. Okej, okay. Masz w krzywy łeb. Masz krzywy łeb. Dobra. Życie ostatnie wzięte. To teraz. O Jezu. Iluzje. No, musimy jakoś się wzbraniać i jeszcze skakać przed nimi. No, mam się na uwadze. Aczkolwiek już się sporo dzieje na ekranie, mimo że miło jest, że jest po prostu... Wow! Ej, nie oberwałem? Jaki fart! Jak nie oberwałem? Powinienem oberwać, szczerze powiedziawszy. Dobra, mam. Są dwie żaby. Co dwie żaby, to nie jedna. Dobra. On teraz będzie latał i będzie drugi, nie? Wow. On spada. Pyk, mamy cię. Dobrze idzie, dobrze idzie. Nie, no źle idzie. Dobra, całe szczęście mnie ta głupia żaba nie zraniła. Wow, 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 wow. Jak jeszcze nam lata to gówno. Wow. Pyk, nie, 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 nie. Dobra. I masz w łeb, mordę. Jeszcze 2 HP. To jeszcze więcej tu tego będzie. Chowamy się i bęc. Ostatnie życie. On jeszcze tu robi swoje. Zarobi swoje, gdzie człowiek człowiekowi bilonem. O hajs, gra się trochę trudniej jak na Nintendo. Jezus, dobra, lecimy. No, on nie był jakiś specjalnie szybki. Z tego co pamiętam. Że ja to za pierwszym razem zrobiłem z palcem w nosie, ale jak się gdzieś już zblokujemy, to amen będzie, nie? Dobra. Okej, okay, wolałem to zrobić ostrożnie. Mam nadzieję, że nie ma tu już jakichś pułapek, proszę. Dobra. No i mamy, wyskakujemy. Jest na P. To jest mój 5 może raz? Tak mniej niż 15 minut zrobiłem. Serio, to było proste, ale było dosyć żmudne. No, jak już jakiś głupi błąd zrobiliśmy, no to pokarało. Moim zdaniem to był tak bosik na równi może z tym, co strzelał, tym szeryfem, tym serem. Tak to Noise do tej pory chyba najdłużej mi zabrał. Bo fajnie było sobie odświeżyć w ogóle tę walkę. Skoro jesteśmy przy tematyce strachów, chciałem robić FNAF-owy poziom, ale zacząłem go i nie mam do niego za bardzo teraz nastroju, tak myślę. Zróbmy sobie coś z pierwszego piętra. Pizzascape, czyli ten etap taki bardziej związany z rycerstwem. Może być łatwy. Dzisiaj jakoś same takie łatwe przypadają. Tylko secretów chyba nie mam tutaj wszystkich nawet. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest ostatni secret. I lecimy, moi drodzy, tutaj jest lapik. Możemy go sobie odblokować od razu. Tutaj jest za to jeszcze znajdźka, możemy wziąć. No i ja wiem, na przykład widzowie, bo mi o tym czasami piszecie, że wystarczy, że w pierwszym pokoju zabijemy gdzieś tam pod koniec tego pokoju dla combo jakąś istotkę i to wystarczy. Nie wiem o tym, ale to jest tak początek. Zazwyczaj mi to niczego nie zmienia. Mogę już grać normalnie, nie?
Czekajcie, bo tu się zamotałem. Mam was, koledzy. Bo to się da robić na pełnej. I ten etap wydaje się prosty. Tutaj możemy sobie kogoś walnąć, ale zostawmy jeszcze tutaj rycerzy z prostego względu, że może po przemiance będzie to dla nas jeszcze istotne. Dobra, to przemianka wchodzi do gry. W rycerza. Jakoś, jak w ogóle grałem ten etap po raz pierwszy, to nie potrafiłem docenić tego, że jest ten rycerz i na mnie nie robiło to aż takiego wrażenia jak później te przemiany po kolei. Nie wiem, czy też tak mieliście, bo wydawało mi się to takim normalnym elementem gry, niespecjalnie znaczącym. Czekajcie, muszę wziąć kiełbaskę. Idziemy tutaj w ścianę i w drugą ścianę. I jak się teraz idzie? Tutaj jest jeszcze przejście. Tu chodźmy, bo tam na górę... Oj, oj, oj. Dobra. Czekajcie, mogę go nadepnąć, jak w Mario. To działa. Tutaj jest po lewej sekret, co było zabawniej. To ja wiedziałem, że ten sekret jest. O nie, chyba zepsułem. Chyba zepsułem. Bo to trzeba jakoś inaczej zrobić. Trzeba od tej strony i tak polecieć. O, i byśmy mieli tak sekret, to chociaż go zobaczmy. A, to jest łatwa sprawa. Małe piwo. Aha, to można tak przejść. Kurde, chyba sobie wyskakałem źle. To teraz w drugą stronę nie będę miał. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może ten czas wystarczy od razu. Próbujemy. To wystarczy do tego, żeby rozbić sekret i co ważniejsze, by go... Tak, bo w sumie szczurek jest, okej. Szczurek utrzymuje nam. Bardzo dobrze. I dalej jesteśmy rycerzem. Tutaj jeszcze chyba z tych przemian będzie z 5, mi się wydaje. Co w ogóle, czy on odnawia kombo? Tak, odnawia kombo, zjechanie przemiany, super. Tutaj na górze, Jezus, Jezus, nie, parować trzeba, parować trzeba. Dobra, kto powiedział, że muszę się spieszyć? Raczej nikt. Mogę sobie na spokojnie rzucić, bez stresu. I tu może być troszkę stresu. Zobaczymy, jak uda mi się wyczyścić tak, aby jeszcze zrobić ten secret. Tu jest jeszcze jeden taki niezbyt pomyślny, bym powiedział. Trzeba dobrze wyskoczyć. O, 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 dobra, udało mi się, udało mi się. No, i tutaj też widziałem, że jest... A, bo ja mam double jumpa, zapominam, bo ta postać ma double jumpa. Jezus Maria, trzeba być rozpędzonym. Nie zmarnujmy szansy. Dobrze jest, no, z tym double jumpem. Jakbym się wcześniej zorientował, byłoby troszkę lepiej, co? Tak samo tu... Wow, 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 nie, jak to zrobić? Okej, okay, mam, da się, tylko... Teraz zrobię... Nie, proszę, proszę! Teraz z tej strony jedziemy. O, kluczyk! Czemu by nie? Tutaj akurat dużo jest takich momentów, gdzie nic nie musimy robić. Dzisiaj same takie etapy coś są, tak czuję. Tak samo z tą beczką było, nie? Dosłownie trzymaj i czekaj. I gdzieś na drugą stronę teraz idziemy. A, tutaj jest jeszcze ten spodniczek. Miło. Oj, oj, oj. Mam cię, kolego. Zacząłeś mnie niepokoić. Mogłem to przejść troszkę łatwiej. Lepiej. I tu trzeba się zamienić, ale lepiej by było zbić. Tak dla pewności. I z tego co pamiętam, musimy się rozpędzić. Wow. Co? Nie wystarczyło? Mam. I teraz w drodze powrotnej znowu go walnę, dziada. I chodźmy tutaj. Wyskakujemy i mamy. Tutaj możemy bezpośrednio pod sobą spaść, z tego co pamiętam. Idziemy i mamy, moi drodzy, labirynty. I nie tylko, znowu ten etap. Tutaj mogę sobie go pochwycić, jakbym chciał, nie wiem. O, mogę wyskoczyć w sumie po to. Nic mi nie stoi na przeszkodzie. Tutaj się zatrzymamy. Czemu by też nie. I za niedługo będzie Johnik. Już tutaj w sumie był Johnik, nie? Ta, Johnik. To musimy to dobrze zrobić. Dobrze, pyk, pyk. Pyk, pyk. Okej, mamy. Trzeba double jumpa. I jesteśmy ocaleni. Teraz wychodzimy tutaj. Bo też musimy uważać na czas. O Boże. Nie, 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 proszę. Dobra. Mam to, mam to. Jeszcze tutaj walnąłem sobie kogoś po drodze. Sorry, że tak dukam, mimo że ten etap nie jest może jakoś specjalnie skomplikowany, to dalej, no nie chcę tego robić godzinę, nie? Tutaj mogę chyba się wystrzelić. A nawet tak trzeba, bo jest dzwonek. I tutaj, moi drodzy, może wezmę sobie to.
I zróbmy tak, staff only. Damy radę, damy radę. Proszę, dobra, dało radę jeszcze, tak ledwo co, nie? Ale w drodze powrotnej też mam tutaj mięsko i nie tylko. Lecimy, lecimy. Jeszcze secret był, jak się tu idzie? Dobra, tu w dół. Macie, koledzy, przyjmijcie moje błogosławieństwo. I tu trzeba się wystrzelić. Bo tu teraz się odblokowało przejście. Czy secret był trudny? Nie, trzeba dać się wykopać i tyle. I skakać. No. Mamy odhaczone wszystkie secrety oficjalnie. Jak się sprawa ma dalej? Lecimy, żeby lapa nie zepsuć. Lap był na samym początku. Było już blisko. Jak San Francisco. No. Boję się, że z czasem będzie problem, jak takie błędy będziemy robić. Okej, okay. Wsunąłem się. No tu. I lap drugi. Mamy SK już, P też już pokazuje, że mamy. Możemy iść tędy. Jak tutaj? Muszę kogoś walnąć, bo się zesram. Masz? Nie. Walimy cię na łeb. 50 sekund mamy. To dość mało, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Będzie trzeba naprawdę się ścigać. Pod koniec coś czuję. Tutaj, w górę. Już chrzanić ten dzwonek. Też prawie mi się zniszczyło kombo. No jest tu jeszcze parę takich śliskich momentów, ale w gruncie rzeczy powiem wam, że ten etap porównań do innych nie jest jakiś specjalnie długi. Nie, przynajmniej się tak nie wydaje, nie duży się w ogóle dla mnie. Okej, okay. 16 sekund. Zrobimy to chyba. Chociaż no ja nie chcę zapeszać. Wiecie jak jest. Zostało mi 7 sekund. Tutaj i w drugą stronę. Okej, okay. Mam. Proszę. Nie! Ej, no przecież byłem już! Klikałem do góry nawet gałkę, Jezus Maria, ale trzeba mieć je farta, nie? A mówili widzowie, naucz się wślizgów, ten wślizg mi tam zepsuł. Dobra, mam. Ojejku. Kolejne P. No, ten etap był dosyć fajny, nie dłużył się jak już mówiłem i... cieszę się, że zrobiłem, ale i tak zajął mi o wiele za długo, bo tutaj godzinka wleciała. Niestety, a spokojnie w 20 minut można było to całe zrobić. Z tego co już liczyłem, to ponad połowa za nami, ale będą jeszcze ciekawe sekrety. Mam nadzieję, że moje rangowanie P wam się podoba. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku naszych przygód z tryhardowania i zobaczymy co będzie następnym razem. Trzymajcie się i pa pa!